Cześć, tu Tatsuni dla was w kolejnym odcinku z Hearthstone. Jak pamiętacie, w poprzednim to był po prostu kosmos, ta ostatnia runda. Nie wierzę, że ja to przegrałem. Mamy 3-2 w tym momencie. Jedziemy dalej. Z 3-2, chociaż nie jesteśmy tak na minus. No, można powiedzieć, że to już jest taki plusik. Takie pośrodku, że warto było wydać te 150. Może jeszcze coś ugramy? Kurczę, sami magowie nam się trafiają, tylko jeden łotr. Tak, to sami magowie, to o, Uther paladyn. kontra Właściwie, Liadrin. dlaczego ja nie gram Liadrin? Mój młot płonie świętym Dlaczego ja nie miałem ogniem. do wyboru Będę Liadrin, tylko miałem do honorem. wyboru paladyna? Musicie mi napisać w komentarzu dlaczego, skoro ją mam. Mam, bo w dekach używam jej, a nie jego. To mi musicie coś napisać. Co zostawiamy? Pójdźmy tak. Jezu, ten dźwięk. Kabum. Czego chcieć? Stawiam, że na 90% ma lepszy deck niż ja i ten odcinek będzie dość krótki. No i widzicie, i w końcu ta karta musiała podejść na początku gry. Teraz to jest kompletnie bezużyteczne. Nawet chciałem, żeby tak było. Czekam na rozkaz. Kurczę, no takie fajne animacje. 2 HP. No dobra, tracisz tą kartę. 4 na 4. Nawet 5 na 4, póki żyje ten wilczek. Nerubianin. Nerubianin. I po Nerubianinie już. Kurde. Cały misterny plan Indu. I po wilczku. Ta 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 ta. O, zbiłem! Jaki ja zły, da się to zgasić? Da się. GG! Rozpalić? God damn it! Aha! Zaje fajnie. Nie mam nawet jak tego zabić. Mogę oczywiście zmniejszyć. Tak zrobię. Na koń! No. Nie wiem, czy było warto, no ale okej. Przy 7 many warto skombować tego. Brakuje nam kart. To jest w tym momencie zdecydowanie bezużyteczne. Giermek, do mnie! Gotów, panie. I zabijesz mi kogoś. Znaczy tego tylko. Możesz mi zabić. Tak zrobisz. Bardzo dobrze. Tak zrobisz. Jestem zadowolony z twoich poczynań. I zadowolony z tego, kto dostał tego buffa. Teraz robimy tak, robimy tak. Szkoda, że to nie jest ta tura, kiedy mam 7 many, bo zużywam 2 i 4 mi wisi, bo nie mam co z tym zrobić kompletnie. Nie fajnie. No tyle bym mógł zrobić jeszcze. Taką przewagę bym mógł teraz dostać, jakbym miał więcej kart w ręce. Ale akurat takie podejście. Tyle możliwości. Wunsze. Moja tarcza za arbus. Pusto.
Pusto. Czekam na mumię. Cyk. Cyk. Czekam na rozkaz. Nie mogę teraz. Czarża! Do walki! Czarża! Gotowe. Dobrze, poszedł wystrzał. Chciałem wyczyścić, żeby nie było problemu. No, jesteś w stanie mi go zabić, stawiam, że nie za bardzo. Tak, Arkusa sobie cofnął. Dajcie mi teraz ten... teraz najchętniej bym dostał kartę... Czekam na rozkaz. Tego Murloka rycerza. Też ładnie. Od biedy może być. Czekam na rozkaz. Fala! Fala! Dobra, zyskujemy trochę miejsca. Już wyrzucisz Arkusa? Czy na coś innego wyrzucisz Arkusa? Już jestem 8 na 8. A on za bardzo chyba nie ma kart, które będą w stanie powstrzymać tą kartę. Zresztą zobaczymy. Kurczę, to jest dalej bezużyteczne, bo dalej nie dostałem moich Murloków. Tyle możliwości. Zanazjata. Moja tarcza za Argus. 5 na 6. Cyk. Rozsądnie. Okej. Okay. Spoko. Znaczy ja i tak mi przeżyję. Fala! Fala! Myślę, żeby tego nie zwiększyć, żeby nie zużyć mu. Po prostu nie wyczyścić, żeby ten mnie nie zginął. Tak muszę i tak zrobić. Dziesięć na dwa. Wyczyściłem mu wszystkich stronników. Nie wiadomo, czy on jest w stanie cokolwiek teraz zrobić, żeby go zdjąć. Najprawdopodobniej nie jest. I o to chodziło. Sprawiedliwość. Jeden, jeden, boska tarcza. Nic specjalnego. Cyk, cyk. Czekam na rozkaz. Cyk, cyk. Fala! Fala! Czas zacząć bić po życiu. Póki nie jest za późno. No ta karta, mówię, to jest świetna, strasznie świetna karta na ręki. Rzadko kiedy ją nie ma jak dobrze wykorzystać. Ale ten tych healów ma strasznie dużo. Ale na szczęście się nie healną. Dłużej wędkowski, tym się healną. Dobra, ale już wygrałem. Już jest koniec gry w tym momencie. Dobre zagranie. Czekam na rozkaz. Fala! Fala! Mój obowiązek. Pół. No ładnie. Ta misja, o której mówiłem w poprzednim odcinku. Mamy 4 winy, słuchajcie. Jak na mnie to jest świetnie. Jedziemy oczywiście dalej. Jednak ten odcinek tak szybko się nie skończy. W trybie rankingowym istnieje 25 różnych rang do zdobycia. Ponad nimi ranga legendy. Anduin. Anduin. To ci psikus. Światłość zapewni nam zwycięstwo. Nie, zdecydowanie wymieńmy. A Yetiego zostawmy, bo to jeszcze nie jest tak źle.
Ja zaczynam. Dobrze cię widzieć. Nic nie zrobię. Witam. Żabka, jak żabka nam przeżyje, to w następnym turze plus jeden dla żabki. I tyle. Taki jest plan na ten moment. A wygląda na to, że może przeżyć żabka, bo nic nie wystawił w pierwszej rundzie. Ropuszka znaczy się. I plum. Trzy na dwa. Musimy oczyścić słoneczną. To wygląda co nie najgorzej, bo nam ropuszka żyje. Pozbyliśmy się jego stronnika. Zatrzymany, na którego jeszcze musiał zużyć monetkę. Liczył, że jak to zrobi, to chociaż będzie na zero, bo go zabije, tracąc też żabkę. Ale... inne zdanie o tym miałem. No albo nie rzucę nic i mu to zabiję bez strat, w sensie nie dołożę żadnego stronnika, albo dołożę stronnika i stracę stronnika, więc i tak najkorzystniej chyba będzie zrobić tak i tak. On ewidentnie, no, nie ma zbyt dobrych kart na ręce. Znaczy, nie ma takich, które by mógł po prostu rzucić jako mięso, skoro rzuca takie jako mięso, bo to były karty, które raczej by chciał inaczej wykorzystać. Raczej inaczej. Nie czuję, gdy rymuje. Więc jesteśmy w nie najgorszej sytuacji. Okej. No, spoko, no. Zabiłeś mi dwóch stronników, gratuluję. Za cztery many. Yeti. No spokojnie. Kurczę, no i znowu tego za bardzo. No teraz mamy chociaż tego rycerza, którego najprawdopodobniej zaraz wyrzucimy, bo nic innego nie będzie do rzucenia. No chyba, że będę musiał to spalić. Taka też istnieje możliwość. Sprawdzić, czy jest osób! No i będę musiał. Jednak. Żeby skontrować jego zagranie. I postawić go dalej w niekorzystnej sytuacji. Dobra, ma 5 kart na ręce, ma 6 many. Ja mam 3 stwory. Okej, 4 many spalił, tak? I healnie się. Spoko loko doko. Nie mogę w tej chwili naprawdę odebrać. Czekam na rozkaz. To żeby nie... Kurwa. Dostałem. Okej. Dobrze zagrałem. Spoko. No gościu chyba nie miał podejścia. Kolejna wygrana dla nas. Już 5. Ale jestem dobry w tą grę. Znaczy, na moje co spokojnie mógł grać, ale też, no, początek ewidentnie należał do mnie. Nie wiem, może by coś potem wyjechał. Ale póki co, gramy Rysio z klanu i TVP. Uter kontra Uter. Uter! Czyli znowu mamy Paladyna. Będę walczyć z honorem. Będę dowodzić światłością. Cześć, Murloczku. Kurczę, zostawmy to. Zostawmy tą rękę, tak jak jest. Znaczy, z tą ręką do trzeciej tury nic nie mogę położyć, żeby... Sekrecik jest. No właściwie nie mam racji. W drugiej turze mogę użyć monetki i już rzucić akolitę. I tak zrobię.
bo albo on spali. Znaczy najkorzystniej chyba byłoby dla niego teraz zaatakować, bo nie chce nic wystawić, żeby mnie nie rzucić nożykiem za jeden. Nie na mojej warcie. Ale tak zrobił. I dzięki temu dobrałem jeszcze jedną kartę. Tak to bym dobrał tylko jedną, a on by stracił jeden życia zamiast boskiej tarczy. Więc według mnie nie popełnił rozsądnie. Nie postąpił rozsądnie. Nie postąpił rozsądnie. Zagrajmy teraz po prostu jajkiem. No jestem tak sobie, w takiej sobie sytuacji. Nie mogę za bardzo nic wystawiać. Rzuciłbym to, ale nie mam co poza tym rzucić, bo tylko to rzucę, zniszczy mu tego. Dobra, niech będzie. Właściwie to. Tyle, a on pewnie wystawi stronnika i to jajko mi zdechnie. No wyjdzie 4x4, ale tak se. Tak sobie. O kurczę, kolega. Trochę igrasz z ogniem. Trochę bardzo igra z ogniem. Ja ci powiem, że nawet trochę bardzo, bardzo, bardzo igra z ogniem. Ale skoro chcesz, to igraj z ogniem. Czy ja wytrzymam do late game'u? Nie mam healii. Nie na mojej warcie. Spróbujmy. Musimy oczyścić słoneczną stronę. Ożywienie! Nie no, będzie face'a walił wszystko. Tylko ja chcę, żeby tych kart spalił jak najwięcej. A mam ku temu sposobność, tak? Zostało mu dwa many, więc za dużo teraz nie zagra, a ja mu spalę kolejne 6 kart. No cześć, skubańcu jeden mały. Dziesięć HP zostało. Raz, dwa, trzy, 12 kart. Raz, dwa, trzy. Mam 10 HP i to jest takie granie z ogniem, ale on się zaraz wypali. Jak jeszcze trochę to potrwa, to on jest w D. Ja co prawda teraz będę miał 7 many, jak nie dobiorę jakiejś karty 3 lub tańszej, to nie mogę mu za dużo spalić. Ale no. Każdemu może się zdarzyć. Pewnie, że tak. To mi nie pozwoli przeżyć. No nie dobrałem takiej karty. Czekam na rozkaz. Stało mu 5 kart. Ożywienie. I przegrałem. Mam 8 HP. Kurczę! Dobre zagranie. No to było ryzykowanie, nie? Ale zdążył mnie zabić. Ja jeszcze mam miecz. Za króla! Dobre zagranie. Kuńcz. Niewiele zabrakło, naprawdę. Kurczę. Dobrze. Mamy 5 zwycięstw.
Otwieramy. Zobaczymy, co tam przy 5 zwycięstwach nam się trafiło. Dawno, ale już nie grałem. No, jestem zadowolony. 5 zwycięstw to nie jest źle, jak na taką długą przerwę i ogólnie brak moich umiejętności grania w tę grę. 120 kasy, czyli praktycznie za 30 kasy paczka kart. Worf. Wilfred Bombik. Karty dobierane dzięki twojej mocy specjalnej kosztują 0. Dla Warlocka. Wydaje się nawet spoko. Nawet. Znaczy nie wiem, czy się komunikat po prostu komuś nie udostępnił, że dostałem tą kartę. Nie, możecie mi opisać, czy ona jest używana w jakichś dekach, bo szczerze mówiąc za często jej, albo w ogóle nawet, nie spotykałem. Dlatego jestem ciekaw. Fajna legendarka się wydaje. Pewnie fajnie można ją wykorzystać. Nic, póki co to ja się z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Piszcie, czy chcecie więcej Hearthstone'a, czy nie. Odcinki wyszły mniej więcej po 20 parę minut, więc jest wszystko w jak najlepszym porządku. Łapka w górę. Czym więcej łapek, tym większa szansa, że ten odcinek z Hearthstone'a się... że następne jakieś się pokażą. Arenka, myślę, jak najbardziej pozytywnie. Zysk spory. Legendarka jest. Ja się z wami żegnam. Na razie. Cześć.